Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam Was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i znajdujemy się na CSGO Skinsie i dzisiaj urodzinowy opening za 10 tysięcy złotych. Pieniążek, które udało nam się wygrać na poprzednim filmie i dzisiaj chcę sobie sprawić jakiś ładny prezent. Dlatego zaczynamy z battlami i witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz na odcinku urodzinowym. Również przypominam o kalendarzu, no bo jak mam urodziny, to i tak dla widza też jakiś prezent tutaj leci. Więc jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz w komentarzu oczywiście cyferek, numerek, jaki cyferek, numerek jaki wybierasz oczywiście. I oczywiście sub dzwonem, łapa w górę, podziałem, dołącz na Discorda, tak, bo to jest to bardzo ważne. I oczywiście użyj kodu Crocs, ten CSGO skin się, logujesz się z linku, to byś tu magiczny plusik, wpisujesz tutaj kod Crocs i przez Wex, masz skrzynkę na start za free i oczywiście 10% więcej do wpłaty. Oczywiście, jaki metod płatności masz i kod możesz używać dowoli. A my lecimy! Co? Powiem tak, niech to zostanie tak jak jest. Jest to Factory New Abu Pachydra. Jeżeli coś takiego jest w stanie się wydarzyć w mojej urodziny, proszę. Factory New dla mnie spadła, dla Emily Minimalware, proszę. Mamy to 22 tysiące złotych, taki, stary, taki urodzinowy opening, to ja rozumiem. W tym momencie. No powiem tak, czy może być lepiej, przekonajmy się. 2% Ruby, jest to skrzynka, której nigdy nie rzucam, bo jest ona za droga dla mnie. Ale 10 takich skrzynek na urodziny sobie sprezentuj i tak mamy bardzo dużo pieniędzy, mamy kupę kasy, mamy kasy jak lodu, więc jeśli kiedyś mamy trafić tą M9 Ruby, to jest to dzień dzisiejszy w mojej urodziny. Proszę, CSGO Skins, 9 skrzynek jeszcze przed nami, daj mi w końcu tą M9 Ruby, ja dużo tej skrzynki nie otwierałem, naprawdę to były jakieś pojedyncze przypadki na jakichś bitwach, ale proszę, teraz sam z siebie postanowiłem stworzyć bitwę. Na te kosy, proszę. Jest! Mamy Ruby w mojej urodziny, stary! No ja nie wierzę w przypadek, stary. Ja nie wierzę, że to jest przypadek, że to akurat w mojej urodziny ta M9 Ruby mi spadła 33 tysiące złotych. No stary, no definitywnie to są najlepsze urodziny w moim życiu, stary. 4 skrzynki do końca, ale spokojnie, jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo to się jeszcze może wszystko wydarzyć. Ale proszę, no lepiej tego odcinka naprawdę nie mogliśmy zacząć, żeby to się tak zatrzymało do końca. Mamy jeszcze kosy, mamy jeszcze doplery, face dwójki. Proszę, ostatnie dwie skrzynki. Z M9 Ruby. Ostatnia skrzynka. Mamy M9 Ruby, stary. Pierwszy raz być, no, nie wiesz, no taki prezent urodzinowy, stary. Taki prezent na urodziny sobie sprawiłem, że lepszego naprawdę nie mogę. Ten odcinek, stary, przejdzie do historii mojego kanału, naprawdę. Przejdzie do historii filmu z CSGO Skinsa. M9 Ruby. 33 tysiące. Ten odcinek dobrze się nie zaczął. Już dwie DZ Hydry spadły. Spadła M9 Ruby. Naprawdę. Rzecz niesamowita. Rzecz naprawdę niesamowita. 5 skrzynek Royale. Lecimy. Nie ma co. Jestem przeszczęśliwy. Jestem już tak zarobiony. A wiesz dlaczego? Bo użyłem kodu Crocs. Zobaczmy. 5 skrzynek Royal po AWP-ce. Wildfire. 290 zł dla każdego. Tu już naprawdę może się dla mnie wszystko wydarzyć. Ja już jestem ukontentowany. Jestem przeszczęśliwy, więc... Okej. Okay. Jeszcze Bowie Knight tutaj. Za 1099 zł. Dwie jeszcze tutaj skrzyneczki przed nami. No znowu Bowie Knife. No tutaj kurczę ten Royal. Coś nas obdarowywuje tutaj darami. No i rękawiczki. Fantastycznie. Fantastycznie. 5600 kolejne. Kolejne przepiękne skiny. Do mojej kiermany. Naprawdę niesamowite rzeczy. Magiczny dzień dzisiaj. Magiczny dzień. Moje urodziny, stary. W moje urodziny. Coś takiego. No nie wiem, naprawdę jestem w ciężkim szoku. No nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Co ja z takim pieniędzmi, stary, zrobię? Ja, to jest nie do przegrania. Naprawdę, taka kasa jest nie do przegrania.
jestem w ciężkim szoku. To już naprawdę. W sensie zawsze tak mówię, a potem wychodzi, że starcza mi tu na kilka następnych filmów jedynie. No ale naprawdę. Jestem w ciężkim szoku, co się dzisiaj stało. Mamy póki co stratę, no ale spada Ursus, więc jest to jakaś... No właśnie, Ursus Factorniu jest droższy od Poplera, w sensie Falchiona. No te rękawice trochę pod górę nam zrobią, no ale jeszcze jeden taki Ursusik. Ojejku, no niestety rękawice dla mojego bota, no ale... Znaczy dla mojego bota, dla bota po prostu. No ale okej, okay, no nie ma co się denerwować, tak? Już tak sypnęło dzisiaj, że wow. Dobra, same trzy royale, do tego dorzucamy... No niech będzie, dorzućmy do tego 7,5, coś takiego. I lecimy. 10 skrzynek ostatnich, to będzie ostatnia bitwa na dzisiejszy film. Ja już nie chcę więcej wydawać. To jest... That's all. Trzeba wiedzieć, pamiętaj. Najważniejsze jest, kiedy powiedzieć stop. Trzeba grać odpowiedzialnie, no bo okej, okay, skrzyneczka mi dzisiaj oddała, tak? Ale nie zawsze jest powiedziane, że skrzyneczka musi oddać. Skrzyneczka czasem zabiera, więc trzeba grać odpowiedzialnie i trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Bo ostatnimi czasy, no, skrzyneczka, nie powiem, trochę mi zabierała, tak? Ale dzisiaj... No dzisiaj magiczny dzień. Naprawdę magiczny dzień w mojej karierze tej skrzynkusowej. 1500, no gonimy tego karambita. Coś by się tu jeszcze dla nas przydało. No są rękawice, ale też jest Ursus dla mojego oponenta. Zobaczmy, jest to strata 1000 zł w tym momencie. No to jest dobry strzał tak naprawdę dla nas. I odkuwamy, tak? Taki karambicik, może jakiś jeszcze jakiś szafir stary spadł. Jeszcze na koniec to było w ogóle coś niesamowitego. No ale kosa dla mojego oponenta. Więc to sobie nadrabia. Ostatnia skrzynia. No przegraliśmy, tak? Przegraliśmy z Kretesem. No dobra, niech będzie. No mam jeszcze te 9700, no mam i tak Rubiego w ekwipunku. Więc no dla widza zrobię. Jeszcze jedną taką batelkę, taką fajną. Powiedzmy coś takiego. Wrzucamy 3 osoby i co? Niech leci! 12 skrzynek, 11 ametystów, 1 Luxurious i to jest ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku, więc dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za kolejny oczywiście rok razem na YouTubie, mimo iż w poprzednim roku no trochę tam zawirowań było, ale wszystko wróciło, że tak powiem, na właściwe tory, więc oby tak dalej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł powiedzieć tak samo. I co? Przypominam oczywiście o kodzie Croxy. Jak chcesz mnie wesprzeć, moją rodzinę, 10% więcej do każdej wpłaty. Skrzyneczka na start dla nowych użytkowników. A ja będę się z wami powoli chyba już żegnał, bo póki co nie zanosi się, żebym tą bitwę wygrał, ale no właśnie. Zacząłem tak mówić i spada mi tutaj karambit i jest to strata już tylko... O właśnie, oj. Tutaj underdog jak w masło stary by wszedł. A zobaczmy, może jeszcze spadnie jakiś szafir. Jest to strata, no dosyć spora, nie będę ukrywał. No prawie 4 koła. 3 ostatnie skrzynki. Będzie naprawdę bardzo ciężko do tego wrócić. Szczególnie, że spada mi USP za 13 zł. 2 ostatnie ametysty, skrzyneczki. Skałaszek, 188. Chodźmy dalej. Ametyst jeszcze jeden, no spada ten nóż, no ale co on nam da? Dziękuję serdecznie za oglądanie. Kończymy odcinek z M9 Ruby. O kurde. No to jakby tu trafił underdoga, to by było mocno, ale dzisiaj naprawdę takie mocne bitwy. No ja jestem spełniony, tak? Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Siema.